I witam w kolejnym odcinku. Zobaczcie na to. Przy wysiadaniu, bo zostawiłem ten uchwyt, co nie? Został w garażu w celu odmalowania. Gdzieś tu mam ten kawałek plastiku, a widzicie? Wysiadając, złapałem za to i się ułamało. I się niestety ułamało. Będę musiał ten uchwyt wyciągnąć z kamikaza, ten cały tutaj uchwyt. No dobra, to się wyjmie. Ale za tani plastik, bo wszystko się kurde łamie. Dobra, słuchajcie, tak wygląda sprawa. Zaraz jeden widz podjedzie, będzie sobie jeden element wyciągał, a tymczasem zobaczmy, co słychać tutaj u odnowionego uchwytu. Ja nie jest źle, trochę takie kreseczki tutaj są, ale tyle to bajka. Tyle to naprawdę bajka. Ale już przynajmniej będzie to o wiele ładniej wyglądać. Dobra, trzeba teraz cały ten uchwyt zabrać, bo on będzie, chociaż zobaczymy jeszcze. Dobra, co będziemy robić dzisiaj? Jeszcze nie wiem. W trakcie tego odcinka na pewno coś wymyślę. W dzisiejszym odcinku będziemy zakładać te drzwi. Pamiętajcie, to jest brud, to nie jest przyrdzewiałe. Także te drzwi sobie założymy, bo są w o wiele ładniejszym stanie, słuchajcie. O, tu jest głośniczek nawet, niż te, które mam w gabrysiu. Najpierw by trzeba było te plastiki stąd zdemontować wszystkie. Tylko jak to zrobić? Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. By trzeba było najpierw chyba uszczelkę ściągnąć, czy coś w tym stylu. O, uszczelka. Dobra. Drzwi zdemontowane. Przeciąg jest. I tutaj mamy. Dobra, co, idziemy z gabrysia teraz ściągać, nie? Wiesz co? Ja go przerobię chyba na kabrio. Tutaj upierdolę te słupki flexą wszystkie. I go na kabrio fajnie przerobię. Kurwa mać! Jak można zrobić coś takiego? Tutaj pójdzie łatwo, ale te drzwi są zjebane. Tutaj pójdzie łatwo. Nie? Słuchajcie, panie, panowie. Wiecie, co jest popierdolone w Passatach? To, że kurwa 80% tych samochodów składa się głównie z plastiku. Wszędzie wszystko coś trzeszczy, wszędzie coś kurwa się łamie w rącach. Tym kurwa paluszkiem bym połamał ten cały samochód. Razem kurwa z tym operatorem, który się śmieje. O Boże kochany, dobra. Tutaj ściągamy tą osłonę przegubu, zobaczcie, to jest osłona przegubu. Osłona przegubu odepięta prawie. A tu nie było kabla od głośnika, widzisz? Bo tu są fabryczne głośniki. Mówię do ciebie. Bo tu są fabryczne głośniki. Aha. Gałganie. O, Mondeo MK1 jedzie, ja pierdolę. Coś pięknego. O! Nie nagrywaj go. Dobra, dobra, gdzie te klucze wszystkie? Mam ci to odkręcić? Tak, bo ty dasz radę, ja nie. Kapitan Planeta MGR obserwuje, jak widzowie zapierdalają. Chyba się nie wybiło. Uwagi, że tam są jasne szyby, a tu są ciemne. A chuj z tym. Nie, tutaj nie będą mnie ten. Dobra. Wynoś te. Zakładamy je do kamikadza. Ja bym tak jeździł, nie? Ale podejrzewam, że będziesz musiał sobie przerzucić z tych drzwi. No. Całą instalację. No. Żeby. Działały. Głośnik i wszystko, co nie? Z głośnikiem, całe te takie... Najpierw je załóżmy, potem podłączymy pod kostkę i zobaczymy, co to w ogóle da. Działać. Nic nie będzie działać? To też mam opuścić? Lepiej kurwa nie. Delikatnie. Bez guma. No wiem. Niemcy opatentowali to, że Polacy będą zmieniać te drzwi po 10 razy. A kurwa, Gabryś. Uważaj, bo te rysujesz. Kurwa tamte za nim. Proszę. Dobra. A te panie o wiele ładniejsze teraz. Te mogą być. To poskręcasz, co nie? No, to skręcę. Ja muszę patrzeć, czy idzie dobrze. Czy jest dobrze wyprofilowane.
Ja. Chodźcie, w dupę kopnę teraz, tak porządnie. Kopnę takie zakwasy na dupku. O kurwa. Dobra, pierwszy krzyk, jeb drzwiami. O, dobra. Ale szyba działa. No. Pokaż, co tam z tą szybą jest. Tak, kurwa. Panelu nie ma. No, uwaga. Nie działa szyba. To jest odłączona ta centralka. Aha. Jak odłączona centralka? Masz odzdjęty ten panel, tak? Aha. Ja, ale chujowo teraz. Bo tu jest z tego. Faktycznie, tamty... Ty, nie otwiera się. Co tak ciężko? Ty co tak ciężko? Widziałeś? Pa! A nie, teraz okej. O, teraz okej. Patrzcie, panowie, jak zrobiliśmy. Tutaj jest w elektryce, a tamten jest w korbotroniku. Chciałem lepsze drzwi, kurwa. Ty, ale weź podłącz ten panel, zobacz, czy będzie ta szyba. Nie będzie działać. Musi działać, nie wkurwiaj pan. O, na szczęście działa. No. Chodź tutaj, zobacz. Co? Masz nieoryginalne głośniki tutaj. Wiem, tam jest trytytka. Ale tu jest jakiś ten, przetwornica do tego. No wiem, wiem, widziałem wszystko. Porządne głośniki tu muszą być. Najpierw podłączenie, potem zapłon. No nie działa. Ta działa tylko. Centralka. Ale w tamtych drzwiach też nie działa. No, dobra, dawaj ją do góry z powrotem, tą szybę. No kurwa. Zamykaj. Ja pierdolę, tutaj elektryka, tam korbotronik, kurwa. Kupiliśmy na oko właśnie Sprite, który odpowiada blisko temu kolorowi, nie? Jak widzicie po tym. Także pamiętacie tutaj te przetarcie, co było, nie? Także szybki remont blacharski, to odtłuszczamy. Coś takiego, bo te ryski nie są fajne, nie? Także jakby co to ten. To... Lakiernik by wziął 5000, my mamy za 3 euro to zrobione. O. I nawet kolor blisko odpowiadający oryginałowi. Ty już drzwi zamalował. No, kurwa, właśnie wycieram, póki jeszcze suche jest, co nie? No. Od razu masz nowy zapach w samochodzie. No. Elegancko i poryska. Można. No, prawie blisko zbliżone. A zobaczcie, tu jeszcze jest kawałek błotnika. Także bierzesz szmatkę. Tak o, tylko tutaj zabezpieczasz na szybko, żeby nie pomalować tego dekoru. Możesz nawet użyć tą, którą żeśmy używali na tamtym tym. Bo widzicie, tutaj jest tego. Opony nie pomaluj. Zabezpiecz na szybko oponę. Tak o. O, w ten sposób. Tyk. Jaki zaciek. Dobra, może być, o, tutaj weź tego, bo za zacieki trochę. O, tyk, tak tam. I wystarczy, dobra. To wszystko z remontu blacharskiego. Także widzicie, Passat jest w systemie Harlekin. Obydwóch drzwi są czarne, tylko jest jeden mały problem. Jak te drzwi są domknięte, to zobaczcie, dzieje się coś takiego, nie? Otwieramy. O. I pyk, zahacza o te drzwi, dlatego żeby te drzwi otworzyć, to trzeba najpierw te uchylić i dopiero te otworzyć, nie? O pierdole. Nie, bo problem jest taki, że te drzwi są źle wyprofilowane, nie? Przez wzgląd właśnie tutaj na to, o. Przez wzgląd tutaj właśnie na to. Także tutaj raczej się chyba nic wyregulować już nie da. I musi to zostać na razie tak jak jest, nie? Także... O,
To znaczy one się zamykają dobrze, ale jednak widzicie, te linie nie są spójne ze sobą. Nie, by musiało to być o mniej więcej tak. Gdyby to było tak, to teraz się bez problemu otworzą. No. I wiecie jeszcze co? Jak się tutaj jedzie, to tędy słychać gwizd. Także powietrze tędy dmucha. Teraz rozumiem tą piankę, co tutaj była. Teraz tak, panie panowie, mamy mały problem, jeśli chodzi o Passata Kamikadze. W nim jest tego typu sprawa, że zgubiony ma cały olej. Zostawiłem niedawno posta i najprawdopodobniej uszkodzoną mamy miskę. Dzwoniłem jeszcze raz do właściciela, zapytać się, jak to było konkretnie przy dzwonie, kiedy zaliczył dzwona właśnie, i mi potwierdził, że jak był samochód odbierany lawetą, to też była m.in. straż chemiczna, która musiała zutylizować cały wylany olej z tego samochodu, który się tam po prostu na miejscu tego zdarzenia wylał z tej miski. Więc miskę mamy, panowie, uszkodzoną. Mamy uszkodzoną, zobaczymy, na ile są straty. Nie na daremno widać ten kocyk tutaj, który jeszcze troszeczkę tam oleju zebrał, choć chyba niewiele tego jest, czy co. O, jeszcze jakieś kropeczki z niego lecą, ale to już jest dosłownie nic. Podniesiemy go i zobaczymy, co tam się w ogóle dzieje i jakie są straty, jeśli chodzi o tą miskę olejową. Bo sprawa jest tego typu, że on musi odpalać. On musi odpalać, wjeżdżać, wyjeżdżać, ale nawet jeżeli go odpalę, to może być to jego ostatnie odpalenie, jeżeli on będzie gubił olej. Dobra, nie ma co przedłużać. Podnieśmy go i zobaczmy, co tam się dzieje. Że co po tym, że jak wleję na przykład mu litr byle jakiego oleju, jak on to wszystko zaraz zostawi na podłodze. Więc no, tak średnio bym powiedział. Uhu! Widzę teraz poduszka, jest przedziurawiona, czyli ta poduszka już idzie do wydupcenia. Zaraz was wezmę bliżej, a jak wam się nie chce czekać, to sobie po prostu przewincie. Tu nawet nie ma dyskusji. No, Kamikadze w lepszym stanie od Gabrysia. A świstak siedzi i wszystko zwija w sreberka. Być może niewiele da się teraz zauważyć, ale to, żeby zobaczyć, skąd on gubi ten olej, to by trzeba było coś nalać i wtedy zobaczyć, bo tak, co jest tutaj wszystko poupierdalane, to właściwie nic nie zauważymy, ale mimo wszystko oberwało się miejsce tak samo. Oberwało się, panowie, miejsce tak samo. Może być przesunięta, może być pęknięta. Mogły się dziać tutaj różne rzeczy. O, ten na przykład łącznik stabilizatora, o, on jest tutaj, ta miska jest o ten łącznik tutaj ściśnięta, widzicie? I olej najprawdopodobniej stąd ucieka. Olej musi stąd uciekać. Bo tu jest ściśnięte właśnie o łącznik. Łącznik też swoją drogą jest troszeczkę wykrzywiony. Także widzicie, jeżeli samochód oberwał bardzo mocno, to już poszło praktycznie po całej konstrukcji w tył, nie? Przecież to jest siła uderzenia. Jeszcze nie wiemy, z jaką prędkością on uderzył, ale jak to wszystko, co tutaj jest u dołu, jak się to wszystko przesunęło o kilka centymetrów w tył, no wystarczy nawet 3-4 centymetry, to już jest wystarczająco na to, żeby były znaczące szkody w systemy wyprostowywalne. I tak bym to podsumował. O, amortyzator też już wylał, jeśli chodzi o prawy amortyzator. Także widzicie, jest tutaj przepięknie. Przepięknie. Dyskusja dyskusjami, fajnie, Kamikadze lepszy od Gabrysia. No rzeczywiście, tylko u Gabrysia jest tego typu system, że on ma silnik suchy pod spodem. U Gabrysia jest wszystko sucho pod spodem. Zaglądałem, sprawdzałem, ale tutaj mamy lekki dramat. Tutaj ten wahacz widać jest krzywy troszeczkę. Chyba, że to akurat od podniesienia on się tak akurat zrobił, ale to spoko. To takie coś jeszcze nic nie tego, ale łącznik stabilizacji jest wydupcony. I olej musi uciekać tam stąd. Tutaj, stąd, o, gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj musi być jakieś pęknięcie. Dobra, to tyle, żeśmy sobie spodu obejrzeli. Także widzicie, olej sobie ucieka. Trzeba będzie to zdezynfekować. Ale nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej i teraz macie wgląd jeszcze lepszy do tego, co pisaliście wcześniej, a jak wygląda to teraz. Dlatego ja tak samo dmuchałem na zimne.
mówiąc, że raczej kamikadze się na nic nie nada, jak tylko na żyletki. Dobra, na razie sobie części poprzekładałem. Jak coś przyjdzie, ewentualnie na czarną godzinę coś wymienić, no to sobie wymienimy, choć nie wiem, ile tak na dobrą sprawę będę trzymał długo kamikadze. Najprawdopodobniej niedługo, znając życie. Ale być może jeszcze coś się na pewno przyda. Dobra, zrzucamy go w takim razie i wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że te 30 metrów bez oleju jakoś przejedzie. Zatrzymy wałek najwyżej. Kurde, wyciągłem kluczyk z tego i od razu się alarm włączył. No ja pierdykam, Jak go teraz wyłączyć? O, jest, dobra. Moduł komfortu jest do zajebania. Kurde, szkoda, że to się nie nagrało. Jak wcześniej tutaj otworzyłem drzwi i nagle jeb alarm, nie? Kluczyk został w środku. Sto siedemdziesiąt jeden, 172 starczy.